Już w najbliższą niedzielę na ulicach Suwałk pojawią się młodzi ludzie z puszkami w rękach. To może oznaczać tylko jedno. W naszym mieście, podobnie jak w całym kraju, zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Suwalski sztab do udziału w orkiestrze zwerbował 100 wolontariuszy. Zostali już przeszkoleni. Scenariusz imprezy został dopięty już na ostatni guzik. Podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Suwalczanie już po raz drugi będą mogli wziąć udział w ulicznym biegu, który odbędzie się pod hasłem Policz się z cukrzycą. Początek biegu w hali OSIR, godzina 10. Na zwycięzców czekają nagrody. W tym roku z pomocą sztabowi ruszył Suwalski Ratusz. Orkiestra w naszym mieście zagra w kilku miejscach. We wspomnianej hali odbędzie się jej część sportowo-taneczna. Od 15 w Parku Konstytucji 3 maja będzie można posłuchać koncertu kapel z Suwałk i Białego Stoku. Tutaj już na zakończenie mieszkańcy będą mogli podziwiać pokaz laserów, który ma zastąpić tradycyjne światełko do nieba. Wolontariuszy spotkamy też w galerii handlowej Plaza. To miejsce, w którym zbiorą się organizacje pozarządowe. Zobaczymy też między innymi pokaz zwierzątek wytworzonych przez członków Fundacji Zwierzęta Niczyje. Animacje dla dzieci będą się też odbywały na niedawno otwartym lodowisku przy Szkole Podstawowej nr 11. W tym roku sztab będzie miał do dyspozycji terminale płatnicze, co jak informuje szefowa sztabu Anna Walijewska-Maksimowicz, doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają przy sobie gotówki. Do akcji włączą się też niektóre sklepy. Dochód z niedzielnej imprezy przeznaczą na cele orkiestrowej fundacji. Pieniądze ze zbiórki przeznaczone zostaną na wyrównanie szans w leczeniu noworodków.